Odkładamy dziecko w pozycji leżenia bokiem, trzymając obie rączki dziecka w środku razem. Najczęściej główka już nie wymaga trzymania, a dzieci czują się w tej pozycji bezpiecznie i pewnie. Dopiero gdy je odłożymy, przekręcamy na plecy i wtedy możemy puścić rączki wolno. Jeśli chcemy przenieść je z miejsca na miejsce, dzieci lubią, gdy umieści się je w takiej rynience zrobionej z własnych rąk, gdzie podtrzymujemy głowę i ramiona razem, a zgięte nóżki oparte są o rodzica. I ponownie podnosimy, przetaczając je na bok i układając w pozycji fasolki. Pozycje te są bardzo przyjemne dla naszych maluszków, czasem nieco trudne dla rodziców. Jednak warto osiągnąć w nich biegłość, ponieważ dzieci wyciągają z nich wiele korzyści, uczą się prawidłowych wzorców ruchowych.